zmieniliśmy miejsce stacjonowania audycji, chociaż nie zmienił się właściciel lokalu. Andrzej Mielnik nas zaprosił do kawiarni Kaprys, która mieści się już bliżej Bałtyku, bliżej nie, w zasadzie w strefie uzdrowiskowej, można powiedzieć. W strefie A. Jesteśmy w strefie A, cokolwiek to znaczy. Witam serdecznie goście dzisiejszej audycji, jak się rzekło, gospodarzem Andrzej Mielnik, Krzysztof Plewko, Cezary Kalinowski, Jerzy Żulicki i panowie zaprosili także Roberta Dziębę z konkurencyjnego, aczkolwiek wolniejszego portalu Miasto Kołobrzeg Pertu. Żarci growe spokojnie. Bez żadnego komentarza, witam państwa serdecznie. Witam serdecznie wszystkich panów. Rozpoczynamy. Tak się przejąłem zmianą miejsca, że nie zapytałem, jaki temat pierwszy ustaliliście rozmowy. Na początek biogazownia. Aha, biogazownia. Najnowsze wiadomości. Wczoraj gruchnęła wiadomość po mieście. Pilotował ją Krzysztof Plewko. Bardzo proszę, o co chodzi, panie Krzysztofie? Tak. W weekend. Dobrze, że nie w nocy o 24. A to już nie pierwszy raz. Wczoraj dotarła do nas informacja, że w starostwie powiatowym zostały złożone dokumenty przez firmę Agroelektrogaz z prośbą o wydanie pozwolenia na budowę biogazowni w Korzyścienku. Nas to zupełnie zaskoczyło, dlatego że jeszcze niedawno rozmawialiśmy z prezesem Agroelektrogazu i zarówno prezes, jak i my dobrze wiemy, że toczy się sprawa w sądzie. W tej chwili jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie i sam prezes stwierdził, że dopóki te sprawy się nie skończą, on nie może nic... Sprawa o przyznanie nam statusu takiego, żebyśmy byli stroną w sprawie biogazowni jako mieszkańcy. Ale w międzyczasie nastąpiło dużo nowych zdarzeń. To znaczy... Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podważyła informacje, które zostały zawarte w opracowaniach środowiskowych firmy Chemus, na podstawie których wójt wydał decyzję pozytywną w roku 2010. I na podstawie tych dokumentów, nowych dokumentów z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, pan wójt Kowalski wszczął procedury od nowa, czyli rozpoczęła się nowa rozprawa administracyjna i ona rozpoczęła się w roku 2011, 20 czerwca i trwa do tej pory, nie została zakończona. Więc wczoraj udaliśmy się do starostwa powiatowego. Niestety nie zastaliśmy pani naczelnik, pani Elżbiety Lis. Rozmawialiśmy z urzędniczką, gdzie są wyłożone papiery, i pytaliśmy się, czy ta pani w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że w tej chwili nie jest zakończona sprawa jeszcze w Urzędzie Gminy, więc na jakiej podstawie ma być wydane zezwolenie na budowę, jeżeli sprawa jest w toku na tym niższym szczeblu. Pani urzędnik odpowiedziała nam, że ona o tym nic nie wie. Tym razem idąc do Urzędu Starostwa, poszliśmy w 3 osoby, bo ja pamiętam dobrze, kiedy kilka lat temu byłem sam i później niestety nie mogłem nic zrobić, jeżeli ja będę mówił, że mówiłem to, urzędnik będzie mówił, że mówił co innego, więc wychodzą jakieś tam nieporozumienia. Wczoraj poszliśmy specjalnie w 3 osoby, żebyśmy mogli zaświadczyć to, co było mówione. I poinformowaliśmy panią urzędnik, że firma Agroelektrogaz w tej chwili jeszcze nie ma zakończonej rozprawy administracyjnej w Urzędzie Gminy Kołobrzeg, więc według nas nie ma prawa występować o pozwolenie na budowę, a urzędnicy starostwa powinni tą sprawę zbadać. Następna rzecz, sprawa, która się toczy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w tej chwili, również związana z Agroelektrogazem, też według nas nie pozwala na to, żeby podejmować w tej chwili jakąkolwiek decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozmawiałem z panią z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, dlatego że pani urzędnik ze starostwa powiedziała, że firma Agroelektrogaz powołała się na pozytywną opinię RDOŚ-u wydaną ostatnio.
tylko że firma Agroelektrogaz nie poinformowała pani urzędnik, że ta decyzja, ta opinia jest wiążąca dla pana wójta i pan wójt na podstawie tej opinii będzie wydawał w tej chwili decyzję, ale tu jest najważniejsza decyzja Urzędu Gminy, nie opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tym bardziej, że tą opinię my będziemy już podważali, bo rozmawiałem z urzędniczką i wiemy. Sytuacja taka, że dużo danych, można się tym trochę pogubić. Upraszczając, sytuacja jest taka, że państwo, tak jak jesteście tutaj, obawiacie się, że pan starosta podpisze coś w poniedziałek. Tak, obawiamy się i nas to bulwersuje, że sprawa wyszła w piątek, jest 2 dni na zapoznanie się z dokumentami. Ale mi się udało dzwonić do Tomasza Dąbrowskiego wczoraj wieczorem i powiedział, że nie podejmie żadnej decyzji bez procedury. Także nie wiem, czy troszeczkę tutaj... To znaczy, my na to liczymy. Przecież my nie mówimy, że pan starosta podejmie decyzję taką. Absolutnie. Mamy nadzieję, że nie podejmie. To, że złożył ktoś my pamiętamy decyzję w sprawie... Mamy dokument Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie jednoznacznie stwierdził, że na terenie firmy Quasi Pirolizy została postawiona samowola budowlana i wiemy, jak to się zakończyło wówczas. Też był bardzo krótki termin. Czyli teraz w sobotę na zimne, żeby starostwo w poniedziałek nie wpadło na pomysł zrobienia czegoś. Na pomysł taki jak poprzednio z Quasi Pirolizą, że ta samowola została jakby... No ale starosty na razie nie odwołujemy jeszcze. Nie. Tak. Na razie nie odwołujemy starostów. Znaczy, absolutnie. Pan to mi się wydaje powiedzieć tutaj, bo to tak, żeby ludzie też wiedzieli, dlaczego my się tym irytujemy, denerwujemy. Biogazownia, która miałaby tam powstać na terenie, no tam będzie należące do miasta, tak? Wiemy, że prezydent Gromek na dzień dzisiejszy jest przeciwko biogazowni budowanej przez tę firmę, przez w ogóle podmiot prywatny. Zlecił swoim dwóm spółkom, miejskim spółkom, Zieleni Miejskiej i Wodociągom, opracowanie spójnej, wspólnej koncepcji budowy własnej biogazowni. Tymczasem na tej samej działce podmiot prywatny ubiega się o pozwolenie i chce budować. To jest w ogóle dziwna historia. Druga rzecz, że biogazownia, która tam powstanie, w koncepcji firmy prywatnej, którą trochę znamy, bo gdzieś tam udało się usłyszeć, co to ma być. Tak naprawdę około 20-30% materiałów do wytwarzania gazu to będzie właśnie z wodociągów osady słynne. Być może jakieś inne rzeczy, które tam się będą znajdowały. Natomiast pozostałe materiały mają przyjechać skądś, mają być tam dowożone. Jest duże niebezpieczeństwo. Oczywiście, że tak, no bo to, no proszę Państwa, jeżeli to jest materiał, który musi gnić, musi w jakiś sposób fermentować, żeby się wytworzył gaz, sama biogazownia być może będzie szczelna, ale dowóz tego wszystkiego, składowanie tego, zabezpieczenie tego materiału do wytwarzania gazu na jakiś okres czasu, to wszystko spowoduje, że tam znowu będzie jakieś zagrożenie. Jakieś przysięgi, że są poszukiwania, by w ogóle, żeby wyprowadzić tą całą instalację gdzieś dalej od koło brzegu i zaklinali mi się tu urzędnicy także w tej audycji. No czekamy. Teraz nie w tej, tylko na antenie radia. Dotyczy to SPOK-u głównie i innych instalacji. Miały tam zostać tylko naprawdę wodociągi i nic więcej. Taki uspokajający komunikat, to był, pamiętam, jeszcze miałem nieprzyjemny telefon z urzędu typu Jarek, co czego się napiłeś, że ogłaszasz takie rzeczy, przecież my szukamy, żeby w ogóle wyprowadzić poza Kołobrzeg wszystkie. No wiadomo, że ma nie być kompostowni, wiadomo, że tam miał być tylko już punkt taki przeładowywania śmieci, segregowania śmieci, ale też jeszcze miała być podjęta inicjatywa poszukania innego terenu pod ten punkt. Wspólnie jest konsensus na to, że tam mają być tylko wodociągi, nic więcej. A wszystkie inne zawsze rzeczy są dla nas niespodzianką. No to co się dzieje w tej chwili? A jeszcze do tego trzeba... mojego ukochanego radnego zapytać, którego zaraz zaatakuję wredny. Proszę panie bardzo. Andrzeju, jak pan to nie wie, pan nie wie. Znaczy wie pan, ja myślę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o dużą kasę i to jest podstawowy element, o którym tutaj trzeba powiedzieć. Ja myślę, że ja się nie dziwię tutaj sobie ani kolegom, ponieważ jakby nie było, jesteśmy zazwyczaj zaskakiwani informacjami, które nas w jakimś sensie gdzieś tam łapią w momencie, ale o którym w ogóle nie wiemy. Powtarza się sytuacja znowu? Znaczy z mojego punktu widzenia tak. Powtarzać, z mojego punktu oczywiście. Widzenia tak. Ponieważ, no to o co chodzi tutaj? No wie pan, ja nie wiem, pan jest dziennikarzem. Pan powiedział, że wiemy o co chodzi, ale ja myślę, że jak zwykle... Zacznijmy tak od jakichś podstaw.
Co mamy napisać? Odezwę na słupach? Może jakieś, panie Jarku, może jakieś śledztwo dziennikarskie by się przydało. Pan Robert Zięba zostaje teraz poproszony. Robert, czy ja się w tej ocenie jakiegoś paradoksu, o którym tu państwo mówią, bo sytuacja, jak powiedzieli, powtarza się, mylę się, czy to po prostu jest na siłę robienie, forsowanie, czy może źle oceniamy władzę? To znaczy, sytuacja na pewno się po części powtarza ze względu na to, że no, opozycja tutaj reprezentowana ma prawo czuć się zaniepokojona sytuacją, która ją zastała, tak? Ten zapis jest trochę niefortunny i jeżeli rozmawiałeś z panem starostą, no to dobrze, że media się interesują tą sprawą, no bo opozycja bez wsparcia mediów tak naprawdę niewiele w tej sprawie może. Pan Krzysztof zadzwonił i... No dobrze, ale to nie chodzi o dzwonienie, tak? To chodzi o to, że spoglądać zawsze władzę na ręce. Załóżmy, że władza wie, że jest omylna, tak? I niekoniecznie musi mieć dobrych, wspaniałomyślnych doradców, którzy zrobią to, czego oczekują mieszkańcy, a przynajmniej to, co będzie zgodne z interesem mieszkańców, w tym momencie patrzymy tak na Radzikowo i okolice. I bardzo dobrze. No to w poniedziałek, tak, rozumiem, głos Koszaliński na pierwszej stronie będzie miał wspaniały, wielki tytuł, tak, dotyczący biogazowni. Oczywiście tak nie będzie i to jest smutne w tym wszystkim, że my powinniśmy w tym momencie wesprzeć tego rodzaju działania i tego rodzaju starania i nagłaśniać je na tyle, żeby władza powiedziała wreszcie, o co w tym temacie chodzi, bo mam takie wrażenie, tak jak tu panów słyszę, a także w Radiu Kołobrzeg, przecież słucham Radia Kołobrzeg, urzędników, że no, o co w tej grze chodzi, tak? No, ja się zastanawiam cały czas, dlaczego dopiero teraz, bo tutaj pan Cezary Kalinowski mówi o tym, że miejska spółka jedna czy druga będzie współfinansowała budowę biogazowni. No przecież wiemy, że tak naprawdę coś z tymi osadami, coś z tymi odpadami w końcowym etapie zrobić trzeba. No to dlaczego po tylu latach dyskusji dopiero teraz okazuje się, że my możemy zbudować biogazownię? No przecież ta dyskusja, Andrzej Mienik, pamiętam, słynna sesja, która się odbyła, mówił o tym, pytał przecież, kiedy tak naprawdę była ta piroliza, o co pytali radni? Tak. No dlaczego my tego nie budujemy? I zobaczcie, mija 4 lata, zaraz będzie 5 i znowu nie mam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego my tego nie budujemy. No skoro nie ma odpowiedzi na tak proste pytania, no to widać, komuś się to opłaca. Jak zwykle nie opłaca się tylko miastu i spółkom miejskim. Ja zaproszę państwa teraz na króciutką przerwę. Będziemy temat, jakby tu sprecyzować ten temat, to jest z braku przepływu informacji między... Dla mnie sytuacja jest taka, kiedyś gdzieś bardzo często czytam, że ludzie z biznesu nie powinni się mieszać do samorządu, bo patrzą na pewne rzeczy nie tak jak trzeba. Ja powiem jedną rzecz, mnie bardzo wiele rzeczy w Kołobrzegu zaskakuje, ponieważ my jako samorząd nie patrzymy w ogóle przez pryzmat biznesowy. Ja ciągle mówię, że miasto to jest duża firma, oczywiście bardzo mocno z wielkimi problemami socjalnymi, które musi rozwiązywać dzięki naszym włodarzom, prawda, w Warszawie, którzy przerzucają ciągle na samorząd dodatkowe koszty, które trzeba, powiedzmy, musi ponosić samorząd, ale dzisiaj nie patrzymy przez pryzmat czysto gospodarczy. Jeżeli mamy firmy, które zajmują się utylizacją śmieci płynnych i stałych, to więc powinniśmy zrobić wszystko. Znaczy są dwa wyjścia. Albo podjąć decyzję prostą i klarowną. Prywatyzujemy, gdzie jestem przeciwnikiem ewidentnym prywatyzacji, ale jest taka droga. Albo idziemy w kierunku rozwoju i w kierunku dążenia do tego, żeby te firmy działały nie w wieku XIX, tylko w XXI. I tu jest po prostu działanie bardzo proste, klarowne. Trzeba podjąć męskie decyzje, podchodzić do tego układem biznesowym. Trzeba zrobić biznesplan, zobaczyć, co się opłaca. Dziwnym trafem zawsze opłaca się wszystko przedsiębiorcom, nic się nie opłaca samorządowi. I taka jest konkluzja w tego wypowiedzi. Do przemyślenia. Mieliśmy prezydenta samorządowca pierwszego, to był inżynier z etosu, później mieliśmy żołnierzy wojskowego w dowódcę. No i nauczyciela przy okazji. Mamy pedagoga, może czas na biznesmena. Zapraszam na krótką przerwę, a wy sobie pomyślcie, kto ma być teraz prezydentem następnej kadencji. Zapraszam. Co? Przybywajcie tutaj, bo nie mówiliśmy też o tym, że można w czasie audycji przybyć do miejsca, gdzie się audycja odbywa i wziąć udział, byleby audycji nie przerywać gwałtownie. Andrzej Mielnik, Krzysztof Plewko, Cezary Kalinowski, Jerzy Żulicki, Robert Dzięba. Kończymy temat w drugiej części na początku antykwadransa, kończymy temat biogazowni. Podmuchaliście panowie na zimne. Bądźmy dobrej myśli. Nie sądzę, żeby starosta odważył się
zrobić jakiś manewr wbrew waszej woli, no ale sygnalizujemy. Znaczy, panie redaktorze, no chcę panu przypomnieć, że jeszcze półtora roku temu starosta wydał pozwolenie na budowę firmie Agroelektrogaz, która to pozwolenie pozwoliło zachować prawo do terenu. A wszyscy byliśmy przekonani, że ta umowa w związku z tym wygaśnie. Tak, to wtedy starosta. Nie, ten sam starosta. Także tu ja bym był ostrożny, ponieważ procedury urzędnicze to jest jedna rzecz, a druga strona polityka. I obawiamy się, że to pozwolenie na budowę dla gazu zostanie wydane. I może pan sprawdzić w dokumentacji TKK nagranie właśnie z tamtego okresu, kiedy pan starosta Tamborski przed kamerami nas mieszkańców informuje, gwarantuje nam, że on nie podejmie takiej decyzji z tym wydaniem pozwolenia na budowę. A to był wrzesień, koniec września, w październiku pozwolenie zostało wydane. Także my się tu boimy tego. A jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Gmina Kołobrzeg ma nowy plan zagospodarowania przestrzennego korzystna. I tam jest jednoznacznie zapisane, że nie może nic powstawać nowego. Można ewentualnie rozbudowywać istniejącą kompostownię i oczyszczalnię ścieków, a nic nowego nie może powstawać. I ten punkt wpadł w oko urzędnikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i zaznaczyli inwestorowi, że w związku właśnie z tym planem zagospodarowania on nie może tam budować. I co ciekawego, pani urzędniczka powiedziała, że firma dostarczyła dokumenty, na których jest jednoznacznie stwierdzone, firma powoływała się również na nasze starostwo, że ona będzie budowała biogazownię na bazie oczyszczalni ścieków, czyli spełni tutaj ten warunek, że to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, bo w innym wypadku nie powinna w ogóle dostać zgody. Ja po tej informacji zadzwoniłem bardzo szybko do wiceprezesa Moździerza, zapytałem się o ten fakt. Pan wiceprezes powiedział, że on niczym takim nie wie, więc to jest zadziwiające. Ale co więcej, tutaj trzeba dodać, że prezydent Gromek też nas poinformował, że uczestniczy w tym postępowaniu i oświadczył staroście, że nie jest zainteresowany, aby tam powstała prywatna jakaś inicjatywa, a wręcz odwrotnie, on jako prezydent miasta wydał już dyspozycję, że jest zainteresowany budową własnych instalacji bioenergetycznych, więc wydaje się, że tutaj mamy jasną sprzeczność, że firma prywatna nie dostanie żadnych zapewnień od strony miasta, czyli wodociągów, że będzie mogła rozbudować tę instalację. Ale weźmy jeszcze pod uwagę, że jest upojny konflikt prezydenta ze starostą. I tego to też boimy się, że to na bazie tego konfliktu może się okazać, że prezydent chce inaczej, a stanie się inaczej. To znaczy, my nie chcielibyśmy cierpieć tylko z tego powodu, że ktoś komuś miałby zrobić na złość. Nie, to by było kuriozalne. Zauważam to, co jest powszechnie w mediach obserwowane. To trzeba wrócić do jakby do sedna sprawy. Tak naprawdę powstanie tam jakiekolwiek spalania, no to tak, jaki ma cel? No, głównie chodzi o to, żeby uniknąć wydzielania się przykrych zapachów do powietrza z wodociągów, instalacji wodociągowych. I nie chodzi o biznes tam, tylko chodzi o rozwiązanie problemu. I wydaje się, że to rzeczywiście wodociągi go powinny rozwiązać, a nie prywatna firma, bo prywatna firma robi to dla biznesu. Będzie tam... Znaczy, mi się wydaje też tak, nie wiem, czy Robert się zgodzi z taką oceną, że tak jak na początku dyskusji o oczyszczalni ścieków mówiło się, że to bracia Niemcy ustanowili i to było kiedyś bardzo daleko od Kołobrzegu, to w tej chwili nie bierzemy perspektywy, że za 10 lat Radzikowo to może być postrzegane jako centrum Kołobrzegu, a peryferia to mogą się zaczynać koło Trzebiatowa. No, strefa A przecież może się rozbudować. Nie ma. Ale jak, ale co sugerujesz? No, że powinno się przenieść całą instalację. Ale wodociągową? Oczyszczalnię? Oczyszczalnię chcesz przenosić? Wszystko. To znaczy, panowie, ja... zlikwidować, przenieść łącznie z... Jarek, my rozbudowaliśmy kilka kilometrów. Nie wiem, czy nie tanie miasto będzie przenieść. Sieci no, ja i cena wody i ścieków. Ja pan, ja panu skoro, powiem, ale kopanie studni cały czas jest dozwolone. No, przecież muszą ale mówimy o oczyszczalni, nie mówimy... Muszą wyprowadzić ze strefy elektrociepłownie, muszą wyprowadzić oczyszczalnie, bo... Znaczy, panie redaktorze, może ja wie pan, nasze powiem... Nasze dzieci będą po prostu się śmiać z tego. Powiem coś takiego troszeczkę przewrotnego, ale zawsze mówię jedno, że przy tego typu rozważaniach ważne są pieniądze. I nic więcej, ponieważ ja myślę, że myśmy mimo wszystko przespali kwestię do rzecza pacjenta.
jakbyśmy nie patrzyli, wtedy, kiedy ktoś wymyślił coś dla mnie kuriozalnego, i myślę, że tutaj i pan redaktor jeden, i drugi pamiętają, że miałem tą przyjemność nie zgadzania się z wizją nie czystej parsenty, tylko z wizją stworzenia do rzecza parsenty w układzie zniszczenia wszystkich małych oczyszczalni i pompowania wszystkich ścieków do Kołobrzegu. Mówiłem, że dla mnie to było chore rozwiązanie, ale jeżeli była taka decyzja, to jeżeli był to tak program rozhukany i najważniejszy na przynajmniej połowę Polski, trzeba było wpisać przeniesienie. Coś to bagatela. 700 milionów kosztowała cała inwestycja, czy miała kosztować, bo dzisiaj kosztuje dużo więcej, miała kosztować. To następne 200 dołożone, czy 100 do zmiany lokalizacji w tym czasie. Oczyszczalni nie było problemem. Dzisiaj powiem jedną rzecz. Mnie najbardziej zaskakuje jedno, że dzisiaj nasza spółka trzecia, o której jeszcze nie mówiliśmy, MEC, przymierza się na to, żeby być bardziej ekologicznym, po to, żeby wstawić tam urządzenia, które będą ogrzewane gazem, po to, żeby powiedzmy była sytuacja taka, że będzie powiedzmy tam gaz, będziemy wytwarzali energię elektryczną, będzie bardziej ekologicznie. I teraz wielcy tego miasta, powiem, ludzie z dzielnicy uzdrowiskowej, tak to powiem, robią wielkie halo, ponieważ jest afera, bo chce spółka wyłożyć ileś tam milionów złotych i boją się, że jak się tam wyłoży i będzie ona rzeczywiście ekologiczna, to tamto miejsce zostanie przez lata, zostanie tam powiedzmy nasz MEC. Ale pytanie jest takie, a czym się różnią mieszkańcy dzielnicy, powiedzmy, uzdrowiskowej, czy właściciele potężnych obiektów od ludzi, którzy mieszkają na Radzikowie? Może zastanówmy się nad jedną. Ci mali mają dostać kopa i mają mieć wszystko, co najgorsze, a tym wielkim mamy przenieść pewne rzeczy. Kolejna dla pana teraz będzie z moich ust. Był pan na pizzy w gabinecie pana prezydenta? Nie byłem na pizzy. Ach, to niedobry radny. A kto był tu radny? Na pizzy. A to prezydent robi pizzę w gabinecie? Nie, no bo się je w gabinecie prezydenta pizzę. Ta wiadomość groteskowa mnie trochę rozbawiła, a tematy istotne dla miasta dyskutuje się u Andrzeja Mielnika w kawiarni. Dobrze się to wszystko dzieje. Panie redaktorze, ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Kiedyś rzeczywiście z prezydentem Januszem Gromkiem rozmawialiśmy bardzo często i długo, szczególnie przed pierwszymi wyborami, to były godziny dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać miasto. Dzisiaj nasze wizje są bardzo różne. Nie wiem, kto ma rację. Myślę, że chyba prezydent, bo został wybrany taką większością głosów, więc ja mogę tylko dalej wyrażać swoją opinię i od czasu do czasu, nie zawsze, od czasu do czasu nie zgadzać się z panem prezydentem. On ma jedną zasadę. Strasznie nie lubi ludzi, którzy mają inne zdanie, a ja uważam, że każdy człowiek ma prawo myśleć i wyrażać swoją opinię. I powiem jedną rzecz. Byłoby źle, gdybyśmy wszyscy chodzili w tych samych kufajkach i mówili to samo, jedli to samo i cieszyli się wszyscy z tego Andrzeju, samego. To jest dobry moment, żebyśmy przeszli do rozmawiania na temat właśnie ważnej inwestycji urzędniczych w naszym mieście. Bo to takie nawiązanie do planu prezydenta. Jeżeli chodzi o to, że pan prezydent jadł pizzę, stwierdził, że tam wszyscy radni się zmieścili i budujemy teraz lepszy urząd, żeby wszystkich zaprosić na tą pizzę. To znaczy, wie pan, ja już swoje miejsce odpuszczam. Myślę, że Czarek również. Nie, to jest ciekawa interpretacja. Po to, żeby już nie rozbudowywać. Ja nie mam... Ale pan jest chyba po prostu strasznie zaskoczony tym, że pana prezydent nie zaskoczył, bo nas to nie martwi. Jarek jest zaskoczony, bo go prezydent na pizzę nie zaprosił. No więc nie, ale może pan postawił. Otóż zapraszał także dziennikarza. To myśmy nie mieli tej przyjemności. Zadziwiło jedno, bo jakoś udało się ucywilizować te koniki. Jakoś mówię, to jeszcze nie jest ten obraz, ale to jest inny temat. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, Jarek, jak już rzucasz temat, to nie było pełnej cywilizacji, bo nie było. Wielka kontrowersja na tym, że osoby, które współorganizowały tę imprezę, na niej zarobiły, Będzie oddzielny temat. Chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Na pewno na niej nie zarobiło. Ja nie sugeruję, że to pan Andrzej. Pan Andrzej doskonale wie. Zapraszam na omówienie koników w środę. Chcę skończyć ten wątek. A propos... Jest tak, pod naciskiem mediów, powiedzmy sobie, idą jakieś procedury, że te koniki zaczynają wyglądać, nie ma tego, co nas bulwersowało. I teraz nie mam pretensji do prezydenta, że on
człowiek z Radzikowa uważa, że urząd to jest dobre miejsce do jedzenia pizzy, może takie zdanie ma mieć. Ale, każdy ma prawo się posilić w czasie pracy. Jak najbardziej. Ale ma rzecznika, ma sekretarza, ma zastępców, ma opozycję i nikt z Państwa nie powiedział mu, że to urąga temu urzędowi. Ale co, znaczy ja nie rozumiem. Wróćmy na poważne. Czy teraz kanapka jest lepsza, czy pizza? Nie, czy jedzenie pizzy grupowe w urzędzie w godzinach pracy jest... Ale są godziny, panie redaktorze, no nie zgodzę się z panem. Są godziny, w których każdy ma prawo się posilić, będąc w urzędzie. I tutaj odpuśćmy temat, bo to... Wróćmy do poważnych tematów. Będziecie mieć teraz browar koło brzeg i będziecie jeść pizzę i idziecie w dobrą stronę. Maszerujcie tak dalej. Ale właśnie, wróćmy do poważniejszych spraw. Zauważmy to, co się zaczyna. Znaczy, ja mam jeszcze jedną prośbę do panów dziennikarzy, żebyście jak gdyby pomogli w kwestii przyglądania się sprawie biogazowni i przejdźmy do tematu bardziej wesołego. My też tak jak Jarek pytaliśmy o to w piątek, w poniedziałek mamy dostać. Ja powiem tak, że zgadzam się z jednym z internautów, którzy po pańskim artykule napisał, że sprawdzał, czy to jest 1 kwietnia, więc ja po przeczytaniu specyfikacji, którą dostałem na rozbudowę urzędu, powiem szczerze, że no już wiedziałem, że to nie 1 kwietnia, ale wydawało mi się, że to jest, delikatnie mówiąc, w tej sytuacji gospodarczej, jaka jest w tej chwili w Polsce, to myślę, że to jest, tak najdelikatniej chciałbym to nazwać, lekki falstart, ponieważ no myślę, że zaczynamy się zagalopowywać, mamy problemy ciągle z budżetem, prezydent mówi, że nie można robić żadnych inwestycji, że musimy blokować wszystkie inwestycje ze względu na to, że budujemy nasz dojazd do portu, a okazuje się, że ostatnio ponoć powiedział, że już załatwił pieniądze na pierwszy etap, co mnie bardzo martwi, że zaczniemy ten pierwszy etap. Miałem nadzieję, że on nie dojdzie do skutku, że nie zniszczymy tego kawałka miasta drogą, która będzie nam do niczego niepotrzebna. Ale mówię o tym kawałku, który ma być budowany przez Pacentę i dzisiaj okazuje się, że dochodzą nam dwie nowe inwestycje urzędowe, które mają kosztować bagatela na wejściu powiedzmy 12 milionów, jedna, druga chyba 3 z haczykiem. Powiem tak, że jak Państwo pamiętacie, jak mieliśmy budować ERCEK, Czarek, będziesz dokładnie pamiętał, chyba przetarg został rozstrzygnięty, budowa RCK-u miała kosztować około 10 milionów, wyszło bagatela 20 kilka, więc mam obawę, że ta inwestycja rozbudowy urzędu wyliczona na 12 tych dwóch urzędów na 15 zamknie się grubo powyżej 20 milionów. Myślę, że dzisiaj to nie jest czas na tego typu inwestycje. Zresztą ja na komisji bodajże gospodarczej powiedziałem, że jeżeli ta sytuacja w mieście się dobrze ma, że możemy sobie pozwolić na tego typu inwestycje, to uważam, że powinniśmy te pieniądze zdecydowanie przenieść na amfiteatr. Czarek tutaj podrzucał temat mola, które są elementami miastotwórczymi, a urząd, no ktoś mi z kolegów radnych z Platformy powiedział, że jestem przeciw społeczeństwu, ponieważ nie chcę doprowadzić do tego, żeby w tym urzędzie normalnie ludzie byli obsługiwani. Dla mnie nie jest ważne, gdzie pracuje urzędnik, tylko ważne, jakie ma podejście. Jedna rzecz mnie cieszy w tej specyfikacji i tu chciałbym się, powiedzmy, naprawdę pochwalić. Ktoś wreszcie wpisał to, czemu ja byłem ciągle przeciwny. To znaczy, kiedy likwidowano kasy w Urzędzie Miasta, jako jeden z nielicznych radnych tłumaczyłem, jakie będą problemy dla szczególnie starszych mieszkańców, którzy psioczyli i psioczą do dzisiaj, a teraz już w ogóle jest masakra z płatnościami, więc w tej specyfikacji mamy wpisane z powrotem powrót 3 kas do urzędu i mieszkańcy będą mogli wpłaty robić w urzędzie, a nie w bankach. Ale niepełnosprawni. Pan, jak ten nowy urząd powstanie, to tam wszystko będzie. Ale myślę, że tu trzeba tak trochę górnolotnie powiedzieć, że niestety rządzący naszym miastem wprowadzają nas na bardzo niebezpieczny zakręt w tej drodze do przyszłości, bo
Oto 12,5 na rozbudowę urzędu, 3 ponad miliony na Centrum Spraw Społecznych, a jednocześnie likwiduje się CEPiT, posprzedaje się jego siedzibę i przenosi się go do starego, zabytkowego ratusza, więc dość mocno komplikuje się jego dostępność. Wiadomo, że promocja miasta Kołobrzeg ma bardzo słabe oceny, jest słabo prowadzona, jest zbyt nisko, nakłady są na to prowadzone. Mamy mało atrakcji, przykłady tu, o których kolega mówił, czyli rozwalający się, upadający, kompletnie zdewastowany amfiteatr. Podobnie rzecz dzieje się z molem kołobrzeskim. Więc my wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy prezydent Gromek i jego ekipa są świadomi tego, w jakie wpadamy tarapaty, bo jeżeli rzeczywiście te inwestycje zostaną uruchomione, no to pieniędzy na molo, na amfiteatr, na ważne dla rozwoju miasta rzeczy zabraknie w przeciągu najbliższych 5 lat, ich nie będziemy mogli ruszyć. Więc czy nie dojdzie do sytuacji w takiej, że będziemy mieli piękny urząd i puste miasto? Ludzi, turystów gdzieś zabiorą nasi konkurenci, którzy jak Świnoujście wydaje na promocję 10 razy więcej pieniędzy, wydaje na amfiteatr, a nie rozbudowuje urzędu. Czy inne miejscowości nadmorskie, czy górskie miejscowości, które inwestują w rozwój, a nie w wygodę. I mi się wydaje, że tutaj prezydentowi troszeczkę źle ktoś podpowiada lub sam pogubił się, bo inwestowanie w wygodę urzędniczą ma miejsce w ten czas, kiedy rozwój się rozpoczął i się fajnie toczy. A prawda, to mi pan przypomniał, panie Cezary, bo była kiedyś deklaracja, że zaprosicie prezydenta do swojej audycji. Ja się podjąłem mediacji, żeby go doprowadzić i będziemy omawiać rzeczy ważne. Możemy co tydzień nawet zaprosić. Jak Boża, jako przedsiębiorca, no ja tu mam wielkie obawy co do finansowania tych wszystkich inwestycji, ponieważ przedsiębiorcy kołobrzescy, jak widać po ostatnich zbiórkach na Owsiaka i na balu kołobrzeskim, na hospicjum, bardzo cienko przędzą. No, podczas tych licytacji praktycznie no, nie było jakichś większych sum deklarowanych i ogólnie Kołobrzeg wypadł bardzo słabo, bo jeżeli zebrano oficjalnie tam 11 tysięcy, no w sumie podobno 13 nawet, w tym czasie gmina Mielno, która miała podobny bal, w Mielnie dużo mniejszym mieście i o mniejszej liczbie przedsiębiorców zebrano 13 tysięcy, a z kolei w Darłowie również bal charytatywny na wyposażenie hospicjum zamknął się kwotą 33 miliony złotych. To tutaj 33 tysiące złotych, tak. Czyli trzykrotnie tyle, co w Kołobrzegu. Więc tutaj pozycja tych kołobrzeskich biznesmenów jest coraz słabsza i po prostu czym to jest spowodowane? No ja tu uważam, że przede wszystkim nadmiar sklepów, sieci zachodnich, którzy tutaj trenują rynek i wyciągają te pieniądze z miasta. I teraz nowe inwestycje powstają, tam Makro ma powstać, jeszcze podobno Kotorama i inne. Wiadomo, że to się wiąże z upadkiem kołobrzeskich firm, hurtowni, sklepów. Nie? I teraz miasto się zadłuża, no i kto to będzie finansował? No my teraz mamy zwiększony podatek od nieruchomości, za chwilę trzeba będzie wprowadzić podatek od deszczu, a później od słońca, od wiatru, żeby te wszystkie kwoty gdzieś załatać. I tu trzeba też również myśleć, kto to będzie finansował, w jaki sposób, skoro kołobrzescy przedsiębiorcy są niszczeni. O czym świadczy choćby dziwna polityka Urzędu Miasta, że na Dzień Kobiet wyznaczono 27 lokalizacji pod sprzedaż kwiatów przy kwiaciarniach, z czego miasto uzyska około 500 zł dochodu, nie? No to jest troszeczkę dziwna sprawa i takie rzeczy myślę nie powinno mieć w naszym mieście. To może, żeby rozsępić jeszcze na koniec, jeszcze mamy dużo czasu, czy nie? Znaczy, może pociągnijmy jeszcze, skończmy kwestię tego. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy najważniejsze rzeczy. Bo wiecie, panowie, znaczy ja się oczywiście nie do końca zgadzam z tym, co mówicie, bo ja uważam, że urząd powinien zostać rozbudowany, bo jestem przeciwnikiem rozwalania go po różnych częściach miasta, po tej części ZUS-owskiej, w ratuszu, gdzieś tam na ulicy Kniewskiego i ja osobiście mam trochę inne zdanie, tak? Jestem tu tylko gościem, mam nadzieję, że nie spowoduje to, że następnym razem nie będę znowu zaproszony. Ja uważam, że urząd jest rzeczywiście ściśnięty i coś z tym fantem trzeba zrobić. Administracja się rozrasta tak, jak rosną zadania, o których panowie powiedzieliście. I faktycznie coś z tym fantem trzeba zrobić. Z tego, co wiem, środki mają pochodzić także z zewnątrz, więc jest możliwość tutaj rozwoju tego i trzeba na to spojrzeć także pod kątem obsługi klientów. Ale to jest jak gdyby jedna rzecz i myślę, że dyskutować o tym będziemy. Ale zagrożenie jest inne. Otóż nie wiem dlaczego, ale w zaleceniach konserwatorskich konserwator wpisał takie zalecenia, że owszem, jest konkurs, tak? I w ogóle
dziwologiem tego konkursu jest to, że architekci mają się wypowiedzieć nie tylko nad tym, jak ma wyglądać ten nowy urząd miasta, ta nowa część od strony ulicy Armii Krajowej, ale także nad zagospodarowaniem skweru miast partnerskich, o czym przecież ani na komisji, a radni o to pytali, ani nigdzie mowy nie było. No i dzwonię do rzecznika, co mówi rzecznik. Nie, tu prezydent jest przeciwko zabudowie skweru. No dobrze, ale w opinii konserwatorskiej, w zaleceniach, o które przynajmniej w tej kwestii podobno miasto nie zabiegało, jest napisane, że urząd ma być wykończony od strony ulicy Armii Krajowej tak, żeby można było następnie zrealizować kolejne zadania wzdłuż ulicy Katedralnej i ulicy Ratuszowej i żeby to było w miarę zbieżnie, tak, ma być tylko zostawiona ulica Wolna, ma być zachowany średniowieczny układ ulic. No więc ja się zastanawiam, po co wprowadzać takie zapisy i po co realizować inwestycje w ten sposób, żeby w przyszłości można było zabudować skwer miast partnerskich, czyli od strony ulicy Armii Krajowej, od strony katedry, żeby powstały kolejne budynki. Ba! Tam jest jeszcze taki ciekawy zapis, nie wiem, czy panowie radni zwrócili uwagę, że ma powstać tam zabudowa o powierzchni 3000 metrów kwadratowych i dopuszcza się w przyszłości rozbudowę o kolejne zadania komercyjne. Rozmawiałem w tej sprawie, skoro urzędnicy twierdzą, że chcą tylko rozbudować urząd, to niech go rozbudują tak, a wiem o tym, że większość mieszkańców jest przeciwko zabudowie miasta kolejnymi betonowymi klocami. Chcemy trochę zieleni, chcemy, żeby to miasto było dobrze zagospodarowane. Zróbmy tak, że tam wreszcie nic nie mogło powstać i przynajmniej tę część będziemy mieli z głowy. Ale decyzja też leży w rękach radnych, bo wspaniałych nie słyszałem, że jak radni zadecydują, to będzie wiadomo, co z tą działką zrobić. Panie redaktorze, króciutko powiem, ja w swojej wypowiedzi nie powiedziałem, że jestem przeciwny budowie. Ja powiedziałem tylko, że to nie jest czas. Dokładnie to samo. To nie jest czas. Priorytety są najważniejsze. Priorytety dzisiaj są ważniejsze. Ja powiem jedną rzecz. Ja bym zadał inne pytanie. Co zrobimy? Bo ja uważam, że CEPiT to będzie nie wypał, przeniesienie go po tych schodach do ratusza, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przeniesiono do RCK-u wszystkie kwestie kulturalne, przeniesiono tam urząd, prawda, wydział, prawda, inwestycyjny. Za chwilę przeniesiemy, prawda, CEPiT, ale przy nowej inwestycji wyprowadzamy w całą Radę Miasta. Ja się zastanawiam, inwestycje również. Kto chce kupić ratusz? Bo ja powiem w ten sposób. Nie, ja nie, ale proszę wziąć pod uwagę. Mamy piękny budynek zabytkowy, który trzeba wyremontować. I gdyby prezydent powiedział tak, idziemy w kierunku remontu ratusza i tam przeniesiemy parę wydziałów, które można by było przenieść. I po to, żeby ten ratusz żył, ja powiem, rzeczywiście widziałem już w Europie różne rzeczy, kiedy szukałem... No na przykład gabinet prezydenta. Oczywiście, porządnie, ładnie, duże pomieszczenia i wszystko. Ja widziałem, kiedyś szukałem w jednym króciutko. Bo pizza jest na dole. Tak, króciutko powiem. Szukałem kiedyś w jednym z miejscowości przychodni lekarza. No i sytuacja jest taka, powiedzieliśmy, że jest w samym rynku, więc stoi ratusz, chodzę wszędzie dookoła, szukam gdzieś, prawda, gdzie ten lekarz jest. Chyba nigdzie nie ma. Podchodzę, jest policjant, mówi tak, tutaj w tym ratuszu na dole jest policja, a na pierwszym piętrze, oczywiście z windą ze wszystkim, całe piętro ma rodzinny lekarz na tą całą miejscowość, bo tam akurat jest jeden, nie ma tak jak grzyby po deszczu, że u nas mamy pełen liberalizm, jest nie wiadomo ilu i dzisiaj jedni drugim sobie zabierają, powiedzmy, klientów, tam jest jeden i w ratuszu całe piętro było wynajęte na gabinety lekarskie. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, co będzie dalej z ratuszem? Potężny obiekt, nasz, który stanie za chwilę pusty, więc pytanie, czy co trzeba zrobić? Czy rozbudować tego, czy może pana prezydenta, sekretarza, wiceprezydentów, ludzi ważnych w tym mieście, przenieść do ratusza, zwolnić całe piętro, przenieść parę innych rzeczy. Przede wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. Ja uważam, że mimo wszystko musimy mierzyć siły na zamiary. I ja nie jestem przeciwnikiem modernizowania czy nawet rozbudowy urzędu, ale dzisiaj chyba nie jest czas ku temu. I zapraszam to jest problem. Na pizzę. Kończymy. Musimy skończyć. A co stanę? Nie, to żarcik był. Nie, no, apelujemy o refleksję. Jak jesteście tacy to ja... Czas lunchu. Czas lunchu. Janusz Pizza Gromek teraz będzie miał przydomek. Ale to znaczy, wie pan, powiem pana, nie rozumiem tutaj pańskiego podejścia. Dobrze, pan powiedział. Dla mnie uważam, że wie pan... Takiego obciachu już dawno nie miałem. No ale jak wam to pasuje, to okej. Ale wie pan, no jest jedna rzecz. Wyciąga pan rzeczy, powiedzmy, jak gdyby delikatnie mówiąc, prywatnie.
prywatne. No wie pan, jakie to jest, prywatne? Ale wie pan, no bo no, sytuacja jest jedna. Normalnie idziecie na pizzę do gabinetu prezydenta, gdzie wisi, no znaczy pan nie był. Dobra, tak? nie, wie pan, skończmy dyskusję, bo będzie to echo w miasto, pizza prezydenta, nie o to nam chodziło. Mamy bardzo poważny problem. To znaczy, zalecamy pizzę do takiej nowej pizzy prezydenckiej. No to samiłem się z wami. Ale wie pan, no my akurat takimi, powiedzmy, bzdetami nie chcemy się zajmować. Tak, za was nie drażni. Ja chcemy odejść od tego tematu, w związku z tym zapraszam jutro na głosowanie do Mielna za godzinę 12 wszystkich sympatyków. I przypomnijmy, że przekłamanie było w gazecie, że Kołobrzeskie, że jest 20 morsowanie, ale prawda jest taka, że jutro 12 jest morsowanie. Jurek, my trzymamy za ciebie kciuki i jedną nogę już za nas. Rękawiczka, około 50 osób, żeby nie kąpać. Ale poza morsowaniem Jurek zapomniał jeszcze zaprosić jutro do obserwacji referendum w Mielnie. Jutro będzie referendum na temat elektrowni atomowej, dla nas również bardzo ważne i to będzie też jutro, także warto sobie zrobić nawet wycieczkę, pojechać, zobaczyć. Dziękuję bardzo. Poobserwować. Andrzej Mielnik, Krzysztof Plewko, Cezary Kalinowski, Jerzy Żulicki, Robert Dzięba, Jarosław Banaś, tutaj Votum Separatum Państwa, a ja zapraszam na pizzę, to był antykwat.